generalnie fajne urządzenie, aczkolwiek wyłączmy to. Aczkolwiek mam wrażenie, że ten odkurzaczek powoduje więcej hałasu niż faktycznie pożytku. Tutaj też jest dosyć sporo piasku, czyli no ewidentnie ktoś nim jednak odkurzał. Bardzo łatwo udało się tę budowę rozmontować. Ok, te dwa elementy wyglądają już na sklejone. Sklejmy jeszcze ten trzeci. Tak jak widzę, to tutaj właśnie na tym silniczku jest już ta nazwa Mabuchi Motor. Już się tutaj ładnie trzyma. Tutaj muszę wszystko ładnie spasować. Ok, a wyłączę tutaj może te światła. Cześć! Dzisiejsze nagranie zaczynam w bardzo nietypowym miejscu, bo nie w moim warsztacie, nie przy moim stole warsztatowym, tylko w samochodzie, a myślę, że to pasuje, bo mam dzisiaj do pokazania taki bardzo fajny, mały gadżecik samochodowy. To jest odkurzacz amerykański wyprodukowany pod koniec lat 60. czy na przełomie lat 60. i 70. Przynajmniej na obudowie jest tutaj napisane 1968 rok, data, w którym ten produkt opatentowano. I jest to urządzenie wykonane, pokażę Wam też opakowanie, przez firmę Cambric z Nowego Jorku. Tak jak znalazłem informację mieszczącą się wtedy gdzieś na Brooklynie, bo spróbujemy jeszcze później znaleźć troszeczkę więcej informacji o tej firmie. I to jest urządzenie, które przynajmniej według deklaracji producenta jest zarówno odkurzaczem samochodowym, jak też może służyć do odmrażania, czy myślę też odparowywania szyb samochodowych. Urządzenie wyprodukowane w erze fascynacji podbojem kosmosu, zresztą opatentowane krótko przed lądowaniem statku Apollo 11 na Księżycu. Przypomina właśnie taki, nie wiem, statek kosmiczny z filmów science fiction, albo może ewentualnie łódź podwodną. Wyposażone jest też tutaj z przodu w lampkę, która chyba w założeniu miała ułatwiać odkurzanie jakichś takich ciemnych, niedoświetlonych miejsc w samochodzie. I tak jak Wam powiedziałem, można tym urządzeniem zarówno odkurzać, jak też jest tutaj z tyłu na wylocie powietrza jest grzałka, więc można teoretycznie tym odkurzaczem również odmrażać zamrożone szyby, czy w każdym razie osuszać, nie wiem, jakąś parę wodną z szyb, a być może nawet panie, które korzystały z takiego odkurzaczyka, mogły podczas jazdy samochodem dosuszać nim na przykład włosy. Za chwilę pójdziemy do warsztatu, bo chciałbym oczywiście obejrzeć konstrukcję tego urządzenia, rozkręcić go, zajrzeć do środka, ale skoro jesteśmy już w samochodzie, to sprawdźmy, czy ten odkurzacz w ogóle jest sprawny, czy w ogóle działa, czy da się go tutaj podłączyć. Nie jestem pewien, czy konstruktorzy odkurzacza w Nowym Jorku przewidzieli, że będzie on kiedyś wykorzystywany w 15-letniej Skodzie, no ale powinien działać. Jest tutaj wtyczka do zapalniczki, 12-woltowe zasilanie. Zobaczmy, na razie nic się nie stało. Włączam na razie sam odkurzacz. No hałasuje w każdym razie fajnie. Przyznaję, że z jakimiś takimi małymi paproszkami radzi sobie średnio i no czuć, że rzeczywiście coś tutaj ciągnie, aczkolwiek nie jest powalająca ta siła zasysania powietrza. Bardziej hałasuje niż zasysa. Tutaj troszkę tego powietrza faktycznie z tyłu wylatuje. Wydaje mi się, że powinna teraz też działać lampka, ale ona nie działa. A zobaczmy, co się stanie, jak włączę teraz tę grzałkę. No... patrzę tak na twarzy. No nie wiem, mam wrażenie, że może troszeczkę cieplejsze powietrze faktycznie z niego wylatuje. Może to jest tylko sugestia, ale rzeczywiście on chyba troszeczkę grzeje. Aczkolwiek nie sądzę, żeby była to temperatura wystarczająca do tego, żeby faktycznie zimą odmrozić taką solidnie zamarzniętą w nowojorskie mrozy szybę. No już prędzej można by pewnie odparować zaparowane od wewnątrz szyby. Generalnie fajne urządzenie, aczkolwiek wyłączmy to.
Aczkolwiek mam wrażenie, że ten odkurzaczek powoduje więcej hałasu niż faktycznie pożytku, ale może tylko dlatego, że na przykład ma wypełniony już tutaj ten zbiornik na kurz. Proponuję, żebyśmy na razie wyszli z samochodu, udali się do warsztatu, dokładniej sobie ten odkurzaczek obejrzeli, jego konstrukcję, no i spróbuję też poszukać, co może nie być łatwe, informacji o tej amerykańskiej firmie Cambrix z Nowego Jorku, która wyprodukowała ten odkurzacz. Bardzo mnie ciekawi, czy takie gadżety są tam jeszcze faktycznie produkowane. Okej, okay, jestem już w moim warsztacie. Mam tutaj na pewno dużo lepsze warunki, żeby całe to urządzenie spokojnie obejrzeć. Najpierw chciałbym rzucić okiem na opakowanie, zresztą jestem ogromnym wielbicielem różnych starych opakowań, urządzeń. Zawsze staram się znaleźć urządzenia razem z oryginalnymi pudełkami, co niestety nie zawsze jest możliwe. Tutaj pudełko powiedziałbym, że jest w miarę dobrze zachowane. Tak sobie myślę, że może spróbuję, ponieważ ono jest jednak trochę powyginane, może później spróbuję z jakiejś grubej tektury wstawić tutaj takie troszeczkę mniejsze, mniej więcej w tych wymiarach pudełeczko w środku, które będzie trzymało i nadawało kształt i trochę chroniło to opakowanie przed dalszym wyginaniem, zwłaszcza jak będę wkładał i wyjmował z niego ten odkurzacz. No ale tym się może zajmiemy później. Rzućmy najpierw okiem na to całe pudełeczko. Ono jest utrzymane w takiej fajnej kolorystyce, prostej kolorystyce lat 60., czy właśnie przełomu lat 60. i 70., czarno, czerwono, nie wiem, białe pewnie to było oryginalnie, teraz zrobiło się już raczej takie bardziej kremowe. Mamy tutaj duży napis Car Vacuum and Defroster, czyli odkurzacz samochodowy i odmrażacz with swivel light, czyli z obrotową lampką. Chodzi o tą lampkę, zobaczymy później, jak się ją obraca. Tutaj na dole po lewej stronie jest opis This End Vacuums, czyli ta końcówka odkurza, a tutaj z drugiej strony jest napis This End Defrosts, czyli ta końcówka odmraża. No i tu jest jeszcze wskazówka Plugs into Cigarette Lighter, czyli można włączać w zapalniczkę samochodową. Jest logo producenta Cambrix, numer, nie wiem, patentu czy numer wpisu do jakiegoś rejestru 2888 i napis Made in USA. Przyznaję, że zajrzałem sobie na stronę internetową amerykańskiego urzędu patentowego, próbowałem znaleźć jakieś wpisy związane albo z tą firmą Cambrix, albo w ogóle z tym odkurzaczem. Nie udało mi się to, niczego nie znalazłem. Przypuszczam teraz, nie sprawdzałem tego, ale myślę sobie, że w tej bazie danych urzędu patentowego wpisy od jakiegoś czasu tylko są w formie cyfrowej, natomiast pewnie jeszcze tych starszych gdzieś z przełomu lat 60. czy i 70. nie zdigitalizowano i dlatego nie mogłem nic wcześniejszego znaleźć. Z drugiej strony jest dokładnie taki sam rysunek, natomiast tutaj z boku mamy troszeczkę dokładniejszy opis. Przede wszystkim mamy tutaj rysunek tego odkurzacza, jeszcze raz powtórzony, with swivel light, czyli z obrotową lampką, plugs into cigarette lighter, czyli włączany do zapalniczki, cleans car interiors, czyli czyści wnętrza samochodowe, light reverses, czyli światełko można obrócić, i defrosts, czyli odparowuje szyby samochodowe. Można tutaj na tych rysunkach jeszcze zobaczyć takie schematycznie zaznaczone wnętrze takiego no, typowego amerykańskiego samochodu gdzieś z końca lat 60. No i tutaj jest jeszcze króciutka informacja, an important accessory for every car, czyli ważny dodatek czy akcesorium do każdego samochodu, car vacuum and defroster, odkurzacz samochodowy i odmrażacz. One end defrosts and defogs the windshield before the car warms up. Czyli jeden koniec urządzenia odmraża i oczyszcza z pary, odparowuje szybę samochodową, zanim samochód się nagrzeje. Reverse it to clean the floor and upholstery. Czyli odwróć urządzenie, aby wyczyścić podłogę i obicia siedzeń. A built-in 12-volt swivel light lets you see what you're doing. Czyli wbudowana 12-voltowa obrotowa światełko czy żaróweczka pozwala ci widzieć, co robisz. Powerful new 12-volt motor and heater plugs into the cigarette lighter. Silny, nowy 12-voltowy silnik i grzałka włączana do zapalniczki samochodowej. To jest właściwie wszystko. Tutaj z drugiej strony jest napisane dokładnie to samo. To jest wszystko, co znajdujemy na tym opakowaniu. Niestety w środku nie zachowała się instrukcja obsługi, aczkolwiek gdzieś widziałem w internecie
taką instrukcję, przynajmniej zdjęcia takiej instrukcji, może uda mi się ją jeszcze odnaleźć. Nawiasem mówiąc, szukałem w internecie informacji o tym produkcie i znalazłem dosłownie w dwóch miejscach chyba opisany taki odkurzacz. Jeden na jakiejś niemieckiej facebookowej stronie dla kolekcjonerów, a jedna to była chyba oferta sprzedaży na eBayu. Zupełnie nic więcej tam nie było napisane. Tak jak wam powiedziałem, w urzędzie, na stronach amerykańskiego urzędu patentowego nie znalazłem żadnych informacji o firmie Cambric. Poszukałem trochę w internecie i też jest tego naprawdę malutko. Znalazłem gdzieś informację o firmie Cambric zajmującej się wytwarzaniem wyrobów z plastiku, zarejestrowanej czy prowadzącej działalność w jednym z miast w Connecticut, stosunkowo niedaleko od Nowego Jorku, więc przypuszczam, że to może być ta firma. Natomiast gdzieś na opakowaniu jakiegoś innego odkurzaczyka tej firmy znalazłem informację właśnie o tym, że ma biuro czy siedzibę w Nowym Jorku. Chyba tam było też Brooklyn napisane, ale tego nie jestem już tak do końca pewien, bo nie mogę tego teraz odszukać. I to chyba wszystko. I znalazłem jeszcze dwa produkty inne poza tym odkurzaczem gdzieś na eBayu, produktów wytwarzanych przez firmę Cambric. Jedno to było odkurzacz taki kanciasty, prostokątny odkurzaczyk z 1965 roku, zasilany bateryjnie. A drugie to było jakaś taka nieduża szczotka elektryczna do czyszczenia czy do polerowania butów, również zasilana bateriami. Myślę, że też gdzieś z lat 60. czy z początku 70., taka bardzo prosto wyglądająca. I prawdę mówiąc, nie znalazłem nigdzie więcej ani żadnych informacji o firmie Cambric, ani żadnej informacji o produktach tej firmy, o podobnych urządzeniach, także tylko dwa różne odkurzacze i jedną jakąś tam polerkę do butów, ale przypuszczam, że jednak było tego dużo więcej. Myślę, że przy pomocy osób, które być może z takimi urządzeniami się spotkały, nawet zastanawiam się, czy nie zrobić takiego krótkiego nagrania po angielsku, przeznaczonego głównie dla widzów w Stanach i nie zapytać, czy ktoś nie miał, nie wiem, w dzieciństwie do czynienia z tego rodzaju urządzeniami i być może może coś jeszcze o nich dodatkowo powiedzieć, czy o firmie, która je wyprodukowała. Ja w każdym razie więcej informacji, przynajmniej na razie, o tym urządzeniu nie znalazłem. Myślę, że pudełeczko mogę na razie odłożyć i bardzo chętnie rzuciłbym teraz okiem na konstrukcję tego urządzenia. Tak jak widzieliście na początku tego nagrania, odkurzacz jest sprawny. Przyznaję, że to był taki wyjątek, bo zwykle, jeżeli robię tutaj przeglądy starych urządzeń, staram się jednak najpierw przejrzeć, czy wszystko jest z nimi w porządku, zanim w ogóle je uruchomię. Ale najczęściej chodzi jednak o urządzenia zasilane prądem o napięciu 220 V. To jest urządzenie zasilane z zapalniczki samochodowej, 12-voltowe. Więc no, zakładam, że nawet w przypadku, gdyby coś z nim nie było w porządku, jednak ryzyko jest znacznie mniejsze niż w przypadku takich urządzeń zasilanych prądem z sieci elektrycznej. Dlatego odważyłem się go od razu wypróbować. Natomiast oczywiście bardzo bym chciał do niego zajrzeć. Jak widzieliście, ten odkurzacz, no powiedzmy sobie szczerze, średnio spełniał swoją funkcję, to znaczy nie miałem wrażenia, że jakoś szczególnie dobrze odkurza ani zasysa powietrze. Coś tak ciepłego tutaj z niego miałem wrażenie leciało, ale też nie sądzę, żeby to nadało się do odmrożenia szyby zimnego samochodu. Do odparowania może szybciej i tak jak powiedziałem, myślę, że może można by nim też suszyć włosy. Ale zaraz zobaczymy, może da się z tym coś jeszcze zrobić. Najpierw zajrzyjmy tutaj do tego worka, w którym prawdopodobnie, czy do pojemnika, w którym prawdopodobnie powinien gromadzić się kurz. Przyznaję, że nie jestem do końca pewien, jak go się otwiera, ale są tutaj takie dwie klamerki, których nie chciałbym uszkodzić. Mam wrażenie, że one się tutaj jakoś tak niekoniecznie łatwo otwierają. Spróbuję po prostu podważyć te zaczepy, o, z jednej i z drugiej strony, bo jak za to ciągnę, za te klamerki, to one stawiają duży opór. No faktycznie, ten worek jest już, przyznaję, dosyć brudny, może to było powodem kiepskiego działania tego odkurzacza, w każdym razie na pewno mu nie pomogło. Tutaj też jest dosyć sporo piasku, czyli no ewidentnie ktoś nim jednak odkurzał. Tu jest taka sprytna mała zapadka w środku zrobiona. O, może to teraz widać, jak ją
jak ją tutaj od drugiej strony śrubokrętem otwieram. Chodzi o to, żeby odkurzony piasek potem po przechyleniu tego odkurzacza nie wypadał z powrotem na podłogę. Mechanizm jest, znaczy właściwie konstrukcja woreczka jest troszeczkę podobna jak w polskich odkurzaczach samochodowych z Elmera, czy jak na przykład w radzieckich odkurzaczykach Wieci Rock, które oglądaliśmy. Tutaj ten pył właściwie nie zbiera się w środku woreczka, tylko zbiera się tak naprawdę w tym pojemniku i osadza się tutaj ewentualnie na zewnątrz tego worka. Ten worek jest czymś w rodzaju filtra chroniącego przed tym, żeby kurz nie dostawał się dalej do silnika, natomiast jest to trochę takie przeciwieństwo typowych workowych odkurzaczy, w których worek zamontowany jest w ten sposób i cały brud gromadzi się w takim worku, z którego się go później wytrzepuje czy wysypuje. Ja tutaj dosyć sporo jednak tego piachu wysypałem. Pozwólcie, że jeszcze troszkę pędzelkiem ten odkurzacz wyczyszczę i zaraz wyjdę do ogrodu i ten piach stąd usunę. Poza tym wewnątrz w zasadzie ten odkurzaczek jest dosyć czysty. Jest tutaj taka fajna, malutka, plastikowa turbinka silnika. Silnik jest nawet jakoś fajnie na jakichś sprężynach chyba amortyzowany. Spróbujemy to później odkręcić i go wyjąć. Tutaj jest jeszcze uszczelka. Też ją od razu troszeczkę wyczyszczę. W środku zupełnie czysto. Ten worek też nie jest jakiś tragicznie ubrudzony. Dobra, myślę, że to wystarczy. Odsunę to tylko na chwilkę na bok i sprzątnę sobie tutaj na biurku, bo inaczej wybrudzimy cały odkurzacz. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe, czy to jest jeszcze jakiś piach z amerykańskich ulic, czy ktoś już korzystał z tego odkurzacza po tym, jak odkurzacz trafił do Europy, czy nawet do Polski, bo kupiłem go w Polsce, aczkolwiek kompletnie nie wiem, jaka była historia tego odkurzaczyka. Dobra, tu sobie zamiatam z blatu. Idę wyrzucić ten pył i zaraz wracam. Ok, wytrzepane. Tutaj możemy rzucić okiem na mechanizm tej lampki. Tutaj jest napisane open close. Powiedzmy, że przekręcę do pozycji otwartej. Tutaj się przekręca lampkę to vacuum position, czyli tak jak jest teraz, to defroster position, czyli tak, żeby oświetlać grzałkę. O, i faktycznie można ją w ten sposób przekręcić, zablokować tutaj, dokręcić i ona już powinna się w ten sposób trzymać. Tutaj nawiasem mówiąc, można teraz ładnie zobaczyć, mamy włącznik, vacuum i light, czyli włącznik silnika, odkurzacza i światełka jednocześnie, off, on, tak byłby włączony, no i tu mamy defroster, off, off, on, czyli w ten sposób grzałka byłaby włączona, teraz jest wyłączona. Bardzo ważne jest to, żeby, nie wiem, myślę, że tak nie powinno się dać to włączyć, żeby nie włączać samej grzałki bez nawiewu z odkurzacza, no bo ona wtedy bez tego powietrza wychodzącego z silnika po prostu się przepali i myślę, że w ten sposób ten włącznik prawdopodobnie będzie nieaktywny. Będzie można go włączyć i uruchomić grzałkę dopiero wtedy, kiedy jest włączony nawiew z silnika odkurzacza. Tutaj możemy od razu zajrzeć do tej lampki. Ja jak próbowałem podłączyć ten odkurzacz w samochodzie, widzieliście to na nagraniu, ta żaróweczka się nie świeciła, prawdopodobnie jest przepalona, ale zobaczymy, może po prostu zabrudziły się tutaj gdzieś jej styki. Na pewno jest łatwa możliwość wymiany takiej żaróweczki, bo jednak one przecież się przepalały. Dobra, wydaje mi się, że to już odkręciłem, ale z jakiegoś powodu nie mogę tego zdjąć. Czyżbym musiał tutaj całkiem wykręcić tę śrubę? Bardzo możliwe, tak. Ok. Czyściutko w środku. Aha, tu miałem w ogóle, wydaje mi się, że jeden z tych przewodzików tak jakby odpadł. Co ciekawe, one są przylutowane do tej żaróweczki. W każdym razie jeden z nich jest przylutowany. Czyli ten prawdopodobnie gdzieś tutaj się odlutował albo był na wcisk włożony tak, żeby dotykał tutaj do gwintu żaróweczki. Zobaczymy. Aha, nie, to jest tylko oprawka żarówki, natomiast żarówka się wykręca w porządku. Malutka żaróweczka i
Tak jak na nią patrzę, ona chyba nie wygląda na przepaloną. Mam wrażenie, że to, że nie funkcjonowała, było spowodowane tylko tym, że odlutował się czy odłamał. Tak, w tym miejscu odlutował się ten przewodzik, który tutaj dotykał do oprawki. Myślę, że nawet zaraz go przylutujemy. Jest jeszcze coś w rodzaju papieru preszpanowego. Więcej w zasadzie tutaj nie ma. Prawdopodobnie podczas kręcenia tą lampką jeden z tych przewodzików po prostu odpadł. Nie wiem, czy będzie potrzeba zdejmowania całej tej lampki. Zobaczymy. Zobaczymy to później. A to może faktycznie na razie to zostawię, bo być może się okazać, że trzeba będzie to wszystko zdjąć, żeby rozmontować odkurzaczyk. Spójrzmy teraz, zobaczymy, co się stanie, jak odkręcę tę śrubę trzymającą obudowę. Żeby rozmontować odkurzacz, muszę też odkręcić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 śrubek znajdujących się tutaj w tej dolnej części. Tutaj nawiasem mówiąc, mamy na dole jeszcze napis, którego nie pokazywałem. Made in USA, copyright 1968. To może być rok, w którym zarejestrowano patent na ten produkt. To nie musi być rok, w którym został ten odkurzacz wyprodukowany. W każdym razie no gdzieś po 68 roku, może gdzieś najpóźniej na początku lat 70. pewnie ten odkurzaczek powstał. To mi chwilę czasu zajmie odkręcenie tych wszystkich 6 śrub, bo one są tutaj dosyć głęboko wkręcone. Bardzo łatwo udało się tę obudowę rozmontować. A tutaj widzę, że już jakiś element jest pęknięty. Element mocowania tego malutkiego silnika. Zobaczymy, może da się to też skleić. Spójrzcie. Tutaj jest ceramiczna obudowa grzałki. W środku znajduje się spiralka, która powinna się nagrzewać. No i tutaj jest takie plastikowe mocowanie silnika, które niestety, jak widać, się rozpadło z przodu. To mocowanie jest w porządku, jest nieuszkodzone. Czyli ten silniczek to może nie wpływało na pracę samego silnika, ale jednak powodowało, że on się tutaj w obudowie ruszał. To mogę na razie odstawić te klamerki. One mi tak nie za dobrze działały. Zastanawiam się, dlaczego to było tak zrobione. Aha, tu trzeba było nie ciągnąć w górę, jak ja to robiłem na początku. Dobrze, że na siłę nie próbowałem tego zrobić. Tylko trzeba było ścisnąć, żeby wyciągnąć. O, tu po przyciśnięciu ta część odchyla się wtedy i można wyciągnąć tą część z workiem. Dobra, dobrze, że tego na siłę nie robiłem. Wyjmijmy tutaj silniczek. To jest właściwie wszystko. Tutaj już mamy przełączniki, przewody idące do lampki. No i tu jest ta złamana obudowa silnika z tyłu, którą być może spróbuję zreperować, tylko trzeba będzie tak czy inaczej ten silniczek chyba stąd wykręcić. A nie jestem pewien, czy on nie jest tutaj jakoś na stałe zmontowany. Nie. To jest tak na wcisk założone. No zobaczę, może nawet uda mi się to skleić bez konieczności wyjmowania silnika. O, to są niestety aż 3 takie elementy, które się rozpadły. Patrzę, czy gdzieś są tutaj jakieś dane producenta silnika. Mabuchi Motor Japan. Seria RS85 Mabuchi Motor.
Dobra, spróbujemy coś o tym znaleźć. To jest oznaczenie plus minus na tym silniczku. Ok, 3. I to mocowanie też mogę zdjąć i spróbuję to zaraz skleić. To jeszcze raz można, o, może w ten sposób będzie to widoczne, obejrzeć całą budowę tego odkurzaczyka. Tutaj przy okazji, skoro mamy to wszystko otwarte, wyczyszczę jeszcze środek tego odkurzaczyka pędzelkiem, aczkolwiek tutaj nie jest bardzo brudno w środku. Miałem nadzieję, że jeszcze gdzieś jakąś datę tutaj znajdę, ale nic więcej nie widzę. Natomiast pójdę zaraz, wsiądę do internetu i spróbuję znaleźć coś więcej o tym silniczku. Mabuchi Motor RS85. Dobra, i przede wszystkim przyniosę teraz klej i spróbujemy skleić to mocowanie silnika. Ok, przyniosłem sobie klej. Myślę, że taki wystarczy. Poszukałem też przy okazji trochę informacji o tych silniczkach Mabuchi. Zaraz Wam o tym opowiem, ale najpierw chciałbym to skleić, żeby sobie wyschło. Spójrzmy najpierw, jak to powinno być sklejone. Ok, te elementy tutaj i ten tutaj. Dobra, spróbujmy. Najpierw może te dwa elemenciki. Ok, tutaj jeszcze troszeczkę. O, dobra. Teraz to ścisnę, potrzymam chwilkę i zaraz dokleję jeszcze jeden kawałeczek. Ok, te dwa elementy wyglądają już na sklejone. Sklejmy jeszcze ten trzeci. No, teraz tak to troszeczkę potrzymam. No dobrze, ten sklejony element niech sobie tutaj spokojnie z boku dosycha. Dam mu troszeczkę odpoczynku, a opowiem Wam, co znalazłem w internecie na temat tego, czy tych silniczków Mabuchi. Zresztą, jeżeli ktoś z Was jest modelarzem, interesuje się budowaniem takich elektrycznych modeli łodzi czy samolotów, no to prawdopodobnie nazwa Mabuchi będzie bardzo dobrze znana. Początki tej firmy sięgają lat blisko powojennych, gdzieś w 1946 do 1953 roku działał taki założony instytut badawczy, którego założył Kenichi Mabuchi, a pod koniec lat 50. właśnie z tego instytutu powstała kompania Mabuchi Industrial, specjalizująca się właśnie w małych silniczkach elektrycznych, głównie do modeli jakichś takich niedużych urządzeń. W 1963 roku została rozwinięta cała seria tych silniczków RS, takich jak ten RS85, a w 1964 roku firma zmieniła nazwę na Mabuchi Industry i wprowadziła na rynek też różne urządzenia AGD, już nie tylko modele, to w sumie fajnie się pokrywa z powstaniem tego odkurzacza. W 1965 roku powstało biuro handlowe firmy Mabuchi w Nowym Jorku. Pamiętacie, mówiłem już, że ta firma Cambrix miała też w ofercie, powstały w 1965 taki kanciasty odkurzacz na baterie i wcale nie jestem pewien, czy w nim właśnie po raz pierwszy nie zastosowano takiego elektrycznego silniczka Mabuchi. Może kiedyś uda mi się jakimś cudem taki odkurzaczek znaleźć, chociaż one są chyba dosyć rzadkie i wtedy to zobaczymy. A nawiasem mówiąc, w 1968 roku powstało też przedstawicielstwo w Europie, a dokładnie we Frankfurcie nad Menem firmy Mabuchi. Co ciekawe, w 1971 roku nastąpiła zmiana nazwy na Mabuchi Motor. I tak jak widzę, to tutaj właśnie na tym silniczku jest już ta nazwa Mabuchi Motor, więc troszeczkę przypuszczam, że ten odkurzacz, tak jak mówiliśmy, jest wykonany według projektu opatentowanego w 1968 roku, ale mógł faktycznie powstać już gdzieś na początku lat 70., czyli właśnie w 71 czy 72 roku i być już wyposażony w ten silniczek RS85 z napisem Mabuchi Motor. No i firma produkowała w kolejnych latach właśnie silniczki do modeli, do samolotów, do łódek. Nawiasem mówiąc, gdzieś przeczytałem, że powstał taki jej silniczek podwodny. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, czy to było do jakichś miniaturowych łodzi podwodnych. A znalazłem później w internecie, że były to takie jakby przystawki
znajdujące się faktycznie pod wodą, w których znajdował się taki odpowiednio izolowany silniczek i te przystawki montowały się od spodu pod modelarskimi łódkami, no i służyły one jako napęd do tych łódek. Może kiedyś mi się uda taką właśnie przystawkę modelarską z silniczkiem Mabuchi znajdującą się pod wodą dostać. No, firma produkowała też silniki do magnetofonów, do sprzętu AGD, później także silniczki napędzające ustawienia lusterek samochodowych, jakichś automatów do sprzedaży, no całą masę takich bardzo potrzebnych w szeregu różnych produktów małych silniczków elektrycznych. Zresztą Mabuchi jak najbardziej istnieje do dzisiaj, ma nawet przedstawicielstwo w Polsce. A zamieszczę w opisie tego nagrania taki długi, długi, szczegółowy opis historii firmy Mabuchi, który znalazłem na ich oficjalnej stronie internetowej. No i to chyba właściwie wszystko, co o tym silniczku znalazłem dzisiaj. Chyba jeżeli ktoś ma wkrętarkę, ja to prawdopodobnie w tych wkrętarkach również można znaleźć jakieś nowsze modele tych silniczków Mabuchi. Dobra, zostawmy jeszcze na chwilkę ten element mocowania silnika. Niech on sobie tutaj porządniej wyschnie. Ja za chwilkę wrócę i wtedy spróbujemy to wszystko zmontować. Ok, klej sobie dosycha, a ja spróbuję przylutować tutaj ten przewodzik idący do żaróweczki. Bardzo mnie ciekawi, czy to później będzie działało. Ok, wydaje mi się, że już się tutaj ładnie trzyma w tym miejscu, w którym był oryginalnie przylutowany. A ten drugi wydaje się też całkiem dobrze trzymać. Ok, tutaj ten elemencik już mam sklejony. Zostało troszkę papieru od środka, ale to nic nie szkodzi, bo to i tak nie będzie praktycznie widoczne. Tutaj podrywam jakieś stare resztki taśmy klejącej. Ok. Teraz to zaraz zamontujemy. Chyba wszystko jedno. Będzie tak siedział w obudowie. Tym do środka. Tak, tutaj bardzo ważne jest, żeby te końcówki schowały się tutaj w tej plastikowej ramce, żeby nie wystawały i nie obcierały o turbinkę. To było wcześniej też przyklejone taką starą taśmą klejącą, która się zniszczyła, więc ja zaraz zabezpieczę to jakąś nową taśmą. Oderwę tylko tutaj resztki tej starej. O, może wytnę sobie taki kawał taśmy. Zrobimy teraz tak. Tutaj to zabezpieczymy. Podwinę. Tu podwinę. Tu podwinę, ok. Fajnie. Teraz drugi. Dobra. Tu mamy jeszcze z jednej strony. Tutaj też taśmę od góry nakleję i tak zawinę. Nie wiem, może solidniej byłoby to jednak zrobione jakimiś śrubkami. No ale skoro tyle lat się trzymało, to nie ma co tego zmieniać. Troszkę ta taśma będzie też to wszystko amortyzowała w obudowie odkurzacza. Dobra. Dobra, teraz z drugiej strony muszę założyć to sklejone mocowanie. Patrzę, jak ono tutaj powinno być zrobione, żeby jak najmniej przeszkadzało. Myślę, że w ten sposób. O, tu musi przejść przez te otworki. I tutaj. O. Tak, i w ten sposób będzie to włożone. A tutaj, prawdę mówiąc, te blaszki, które były, one są. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze raz użyć. Spróbuję je zaraz naprostować i jakoś tutaj nabić.
Aczkolwiek one już chyba nie są tak, nie będą trzymały tak mocno, jak trzymały wcześniej. Dobra, tutaj już całkiem nieźle trzyma. Ale ja zrobię jeszcze coś innego. Tutaj te prowadnice troszeczkę na środku przykleję taśmą do korpusu tego silnika, żeby to go jeszcze dodatkowo trzymało. I to jeszcze z drugiej strony jedna. Ok, teraz to się tutaj swobodnie może... O, przepraszam, tak nie było widać. Teraz to się tutaj swobodnie może obracać. Ta przednia część jest ładnie trzymana. A tą część może też jeszcze tutaj taśmą raczej przykleję. O, będzie to się mocno trzymało. Wcześniej pękła. Tak. Tutaj też jeszcze. Tutaj go też damy taśmą. Ten silniczek nie będzie tutaj długo pracował, więc mam nadzieję, że nie będzie się teraz przegrzewał. Możemy nawet za chwilę zrobić próbę jego działania. Ok, teraz już powinno to być porządnie zabezpieczone i silniczek nie powinien się ruszać na boki. Myślę, że możemy teraz spróbować zrobić próbę tego odkurzaczyka. Nie będę szedł do samochodu, przyniosłem sobie tutaj prostownik i zaraz podłączymy ten silniczek. Włączyłem zasilanie prostownika. Tak, on jest teraz włączony. Silnik jest tutaj solidnie zamocowany. Zakładam sobie na wszelki wypadek, jak zawsze, okulary ochronne i podłączę przewody idące z prostownika do tej wtyczki, którą normalnie wtyka się do gniazdka zapalniczki. Pamiętając o tym, że plus mamy tutaj z przodu, a minus na obudowie. I uwaga, zobaczymy, co się stanie. Całkiem fajnie chodzi ten silniczek, a przy okazji spójrzcie, myślę, że to będzie widoczne, miałem wrażenie, że zapaliła się tutaj ta lampka. Tak, wyraźnie widać, że działa też ta lampeczka, aczkolwiek ona się świeci naprawdę bardzo słabo, więc nie sądzę, żeby to rzeczywiście w jakichś ciemnych warunkach było przydatne, ale zobaczymy to później i sprawdzimy. Fajnie, bardzo się cieszę, że to działa i myślę, że zaraz odłączę prostownik. Myślę, że zaraz możemy wziąć się za zmontowanie całego tego odkurzaczyka. Tutaj ten silnik, może to nie wygląda ładnie, bo jest taki bardzo oklejony. Może to troszeczkę też wpływać na jego gorsze chłodzenie. Ale ten odkurzaczyk nie będzie pracował długo, a przynajmniej jest to wszystko teraz bardzo solidnie zamocowane. Nie powinien się tutaj ruszać w obudowie. Mam nadzieję, że to wpłynie też na jego pracę. No dobra, myślę, że po tym teście pozostał nam już po prostu montaż tego odkurzacza. Tutaj spróbuję zamknąć tę główną część obudowy. Aha, tu muszę jeszcze włożyć tę... Jak to jest w ten sposób? Chyba nie. Moment. O, w ten sposób, dobra. Tutaj muszę wszystko ładnie spasować. Dobra. Mogę wkręcać te śruby mocujące korpus odkurzacza. Dobra, na razie nie za mocno. Może tutaj z tej strony. Od razu z tej strony też. Teraz może tutaj.
tu mi jeszcze została jedna śrubka. I tutaj mamy jeszcze do włożenia nakrętkę od strony grzałki. Z drugiej strony musimy przykręcić tę dłuższą, tę grubszą śrubę. Ok, chyba się to wszystko skręciło. Zaraz je dokręcę, ale zmontujmy jeszcze tutaj tę lampkę. Dobra, najpierw wkładam to. Teraz tutaj mam szybkę. Może przetrę jeszcze tę szybkę przed montażem. Będzie w miarę czysta. Ona chyba się zwęża ku dołowi. To ją włożymy w ten sposób. Ok. Teraz górna pokrywa. Tutaj tylko poprowadzimy te przewody. I tak patrzę, żeby one się nie zniszczyły przy przekręcaniu. Nie. Teraz możemy założyć tę obudowę. Ok, szybka tutaj weszła. Przykręcam tę śrubkę. Dobra, i jeszcze ta śruba. Dobra, teraz lampka trzyma się mocno. Otwieram. Moment. Kręcam ja troszeczkę i mogę przekręcać całą lampką. Ok. Mamy to zmontowane. Tutaj nawiasem wyłączę odkurzacz. Środek jest czysty. Możemy jeszcze raz przed zamontowaniem tego worka zobaczyć, jak to wszystko wygląda w działaniu. Sobie położę odkurzacz. On jest w tej chwili wyłączony. Tak, mogę podłączyć prostownik plus tutaj do bolca na końcu wtyczki. Minusem dotknę tutaj. Zobaczmy, włączę teraz odkurzacz. Całkiem fajnie działa. Wyłączam prostownik. Lampka się świeci i możemy teraz założyć tutaj ten worek na kurz, który został w miarę wyczyszczony. On w ten sposób był montowany, tak, nie w ten, bo by tutaj blokował turbinę odkurzacza. Po prostu tak go wsuwam. Aha, aż tam wejdzie, najdzie na tą turbinę. No i mogę teraz założyć tę główną dyszę, znajdującą się z przodu, aż tutaj, o, zatrzasną się te klamerki. Aha, a żeby je wyjąć, muszę tutaj po prostu wcisnąć z dwóch stron, nie odchylać, broń Boże, bo je mogę wyłamać, tylko wciskam. I teraz teoretycznie, o, albo tak to zrobić i, o, teraz może teraz to wychodzi. No dobra. O, teraz ładnie złapały. Odkurzacz w sumie jest zmontowany. Ja bym go jeszcze tylko troszeczkę przeczyścił i zrobimy ostateczną próbę uruchomienia. A ponieważ mam tutaj już od razu ręcznik papierowy, to może spróbujmy go wyczyścić, zwłaszcza od spodu, bo on jednak jest troszkę brudny. Bym też tutaj troszkę ten przewód wyczyścił. No, przy okazji sprawdziłem, że ten przewód nie jest nigdzie uszkodzony. No dobra, myślę, że teraz możemy zrobić ostateczną próbę tego urządzenia. Nie będę szedł do samochodu, podłączę to znowu do prostownika. W sumie to powinienem mieć tutaj takie gniazdko od zapalniczki, żeby nie podłączać za każdym razem tej wtyczki
do tych przewodów idących od prostownika, byłoby to wygodniej i bezpieczniej, ale tak też powinno to działać. Włączam zasilanie i włączam w takim razie nasz odkurzacz. Przyznaję, że on, znaczy działa głośno, tak jak działał. Mam wrażenie, że jednak troszeczkę, nie bardzo, ale troszeczkę mocniej zasysa powietrze. Może faktycznie nawet coś by się dało nim odkurzyć. Zaraz spróbuję tutaj na stole warsztatowym te okruszki poodkurzać. Na pewno świeci lampka, tak jak widzieliście. Spróbujmy teraz jeszcze z odkurzeniem tych okruszków. Tak, faktycznie nawet coś odkurza, jak próbowaliśmy go na początku w samochodzie, to tak kiepsko mu to szło. Teraz jakieś drobiazgi nawet jest w stanie odkurzyć, także rzeczywiście troszeczkę jest lepiej. Nie wiem, co pomogło, czy wyczyszczenie tego pojemnika na kurz, w którym było trochę piachu, wytrzepanie worka, czy jednak trochę solidniejsze zamocowanie tego silnika, który tam miał złamane jedno mocowanie i ruszał się po prostu w tej obudowie. Pewnie to też nie wpływało dobrze na jego pracę, no ale w każdym razie jakoś to działa. A spróbujmy jeszcze tę funkcję odmrażacza wypróbować. Chwilkę to trwa, ta spirala musi się rozgrzać, to nie jest tak jak przy suszarce do włosów, która w sumie natychmiast zaczyna grzać, ale rzeczywiście po jakimś czasie delikatne, ciepłe powietrze zaczyna tutaj dmuchać. No nie wiem, gdyby szyba była faktycznie porządnie zamarznięta, to myślę, że dosyć długo trzeba by tym urządzeniem ją odmrażać, ale z jakiegoś takiego zaparowania, wilgoci, myślę, że można by w miarę szybko, zanim samochód się nie nagrzeje, w każdym razie pewnie by to w jakiś tam sposób ten proces przyspieszyło. Jeszcze na chwilkę włączę sam odkurzacz. Ok, a wyłączę tutaj może te światła w warsztacie. Nie wiem, czy wtedy będzie coś widać, ale chciałbym zobaczyć, czy to światełko faktycznie coś daje. Ok, zrobiło się teraz zupełnie ciemno. Włączam odkurzacz. No nawet daje jakieś tam takie, powiedziałbym, kameralne światełko, takie nastrojowe, nie wiem, może nawet można by ten odkurzacz przy jakiejś samochodowej randce wykorzystywać, chociaż byłoby przy tej randce trochę głośno, trzeba by pokombinować jednak nad tym, żeby wyłączyć silnik, a zostawić samą lampkę. Dobra, włączam z powrotem reflektory. Czyli generalnie przegląd tego odkurzaczyka uważam za udany. Bardzo fajne, ciekawe urządzenie, o którym tak naprawdę nie za dużo wiem, bo tak jak wam już powiedziałem, informacji o firmie, która go wyprodukowała, Cambric z Nowego Jorku, czy później chyba z Connecticut, znalazłem bardzo mało informacji. Takich odkurzaczy znalazłem może dwa jeszcze gdzieś w ofertach sprzedaży w internecie. Znalazłem jeszcze jeden model bateryjnego odkurzacza tej firmy, taki kwadratowy czy prostokątny, zarejestrowany w 65 roku, i znalazłem jeszcze jakąś taką polerkę do butów, również z lat chyba 60. Ten odkurzacz został najwyraźniej opatentowany w roku 1968, aczkolwiek trochę podejrzewam, że mógł on powstać już na początku lat 70. No i zobaczyliśmy też, poszukaliśmy też troszeczkę informacji o małym silniczku elektrycznym Mabuchi, który jest w nim zamontowany, firmy słynącej głównie, czy znanej głównie z niewielkich silników elektrycznych do modeli, elektronarzędzi, sprzętu grającego i tego typu zastosowań.
No i to jest chyba wszystko, co dzisiaj mogę Wam opowiedzieć o tym śmiesznym gadżecie samochodowym wyprodukowanym przez firmę Cambric, o której właściwie bardzo niewiele wiem. Tak jak Wam powiedziałem, spróbuję może zrobić takie krótkie nagranie po angielsku skierowane głównie do widzów w Stanach Zjednoczonych, bo być może ktoś taki gadżecik pamięta ze swojego domu rodzinnego, może ktoś coś takiego używał. Przyznaję, że nie wiem, czy faktycznie był to odkurzacz inspirowany ówczesną fascynacją lotami kosmicznymi, filmami science fiction, czy może jest to jednak jakaś, ma to przypominać jakąś łódź podwodną. Nie wiem, może znacie jakieś komiksy, filmy rysunkowe, czy opowieści z tamtych czasów, które mogły być inspiracją dla kształtu czy formy tego odkurzacza. Niewątpliwie takie odkurzacze były kupowane pod wpływem dzieci i być może miało to tą zaletę, że łatwiej było przekonać właśnie dzieci do tego, żeby raz, dwa czy trzy w weekendy odkurzyły rodzinny samochód, no bo to jest jednak chyba bardziej taka śmieszna z formy i ciekawa zabaweczka niż skuteczny faktycznie samochodowy odkurzacz. Nie wiem, może jak był nowy, może działał bardziej wydajnie, ale ja bym raczej nim od samochodu nie odkurzał, raczej wziąłbym któryś z tych polskich odkurzaczy Gamma 2, które stoją za mną. Co prawda to nie są odkurzacze stricte samochodowe, tylko odkurzacze zasilane prądem o napięciu 220 V, a nie 12 V, ale na pewno byłyby wydajniejsze. Natomiast to jest śmieszny dodatek do kolekcji i bardzo się z niego cieszę. Postaram się go oczywiście porównać w przyszłości z jakimiś innymi odkurzaczami samochodowymi. Na razie takich 12-woltowych urządzeń chyba nie mam. Mam te radzieckie elektroszczotki Betirock, ale to są też wszystko urządzenia zasilane z sieci 220 V. A w następnych nagraniach na pewno wezmę się za przegląd kolejnych starych urządzeń. Myślę, że suszarek do włosów, bo zwłaszcza tych polskich suszarek Fema mam jeszcze dość sporo do obejrzenia. Nawiasem mówiąc, ten odkurzaczek dosyć fajnie jest taką hybrydą, czy takim przejściem pomiędzy moimi filmami o odkurzaczach i o suszarkach do włosów, no bo jednak ten odmrażacz czy osuszacz do szyb działa w sumie dokładnie tak jak suszarka do włosów, aczkolwiek znacznie delikatniej i tak jak Wam już powiedziałem, wcale nie jest wykluczone, że jakaś amerykańska pani domu w drodze do supermarketu czy do pracy no jakoś tam awaryjnie jeszcze korzystała z tego odkurzacza, żeby dosuszyć swoją misternie układaną w domu fryzurę. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Jeżeli dowiem się czegoś więcej o tym urządzeniu, oczywiście zrobię uzupełnienie. Ono na pewno będzie się jeszcze tutaj pojawiać, a ja jeszcze troszeczkę zajmę się tym pudełkiem. Tak jak Wam powiedziałem, będę chciał wyciąć taką grubą tekturę na wymiar, włożyć do środka, usztywnić całe to pudełko, żeby ono się tak nie wyginało, bo tak naprawdę to pudełko też jest takim bardzo cennym uzupełnieniem tego odkurzacza. Będę mógł wtedy spokojnie go w tym pudełeczku przechowywać. Mam nadzieję, że do następnych nagrań znowu albo zdobędę jakieś ciekawe gadżety, takie dość zabawne, śmieszne, nietypowe jak ten odkurzacz, a jeżeli nie zdobędę żadnych kolejnych, to i tak do pokazania mam tyle rzeczy, że wystarczy nam spokojnie na najbliższe tygodnie albo miesiące. Cześć, do zobaczenia następnym razem.